Państwa, przechodzę do kolejnego punktu, to jest punkt czwarty. Uchwała w sprawie przystąpienia Rady Dzielnicy 14-30 do udziału w pilotażu budżetu partycypacyjnego pod nazwą Dzielnice Sieliczu, zainicjowanego przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska oraz Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. Proszę Państwa, idea budżetu partycypacyjnego już funkcjonuje w wielu miastach, m.in. w Łodzi. Chodzi tutaj o to, aby mieszkańcom też dzielnic czy miasta oddać możliwość decydowania o tym, jak mają być wydatkowane środki finansowe. To są kwoty oczywiście cząstkowe. Nigdzie nie jest realizowany budżet partycypacyjny w całości w stosunku do finansów, jakimi poszczególne jednostki dysponują. I dlatego też pojawiła się taka inicjatywa, aby budżet partycypacyjny zrealizować w Krakowie. Z inicjatywą wystąpiła skądinąd znana nam Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych. Realizujemy projekt Samorząd z inicjatywą. Można powiedzieć, że w pewnym sensie w zeszłym roku ten budżet partycypacyjny, oczywiście bez naszego udziału finansowego, bo były to środki z mechanizmu szwajcarskiego, został zrealizowany, bo przypomnę, że dwa projekty złożone przez mieszkańców, a więc rozpoczęcie budowy ogrodu przy parafii świętego brata Alberta oraz dożynki w Łęgu, to były projekty przygotowane i zrealizowane przez mieszkańców z udziałem finansowym środków zewnętrznych pochodzących właśnie z tego projektu Samorząd z inicjatywą. A więc już można powiedzieć, że my jako dzielnica przetarliśmy w tym zakresie ścieżkę. Natomiast teraz chcielibyśmy włączyć się w ten projekt Dzielnice Sieliczą, którym Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych i Pracownia Obywatelska chcą zrealizować w trzech dzielnicach Krakowa. Z tego co wiem, zgłosiło się 7 dzielnic. Każda z dzielnic miała wskazać, zadeklarować, jaką wysokość środków może przeznaczyć na ten cel. Ostateczną decyzję o tym, które dzielnice wezmą udział w tym projekcie, podejmie organizator, a więc Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych i Pracownia Obywatelska. Ze wstępnych informacji wynika, że miasto dołoży środki finansowe w wysokości takiej, jaką każda z dzielnic przeznaczy na ten projekt ze swojego budżetu. Czyli jeżeli my dajemy 20 tysięcy, a taka jest propozycja, to miasto dołożyło 20 tysięcy budżetu. Oczywiście to nie jest pewne, musimy o tym pamiętać, natomiast no, jest taka propozycja, myślę, że ona ma dużą szansę zrealizowania, natomiast nie mamy gwarancji. Niemniej jako zarząd zaproponowaliśmy ten projekt uchwały, bo nasza dzielnica słynie z projektów aktywizujących naszych mieszkańców, inspirowanych do nich bezpośrednio, co tutaj realizowany jest Samorząd z inicjatywą, projekt nowatorski w skali całego miasta. I stąd też chcielibyśmy w przyszłym roku również włączyć się w ten projekt, z którego myślę, że wiele korzyści mogą odnieść nasi mieszkańcy. I edukacyjny, bo jest to projekt, dzięki któremu będą mogli oni poznać mechanizmy wydatkowania środków publicznych, ale też realizowania różnego rodzaju projektów, ale też dla nas radnych będzie to ogromne wsparcie ze strony mieszkańców, którzy będą aktywni, bo każdy lider w środowisku lokalnym, który powstali, który wykształci się w wyniku tego projektu, dla nas jest istotnym partnerem, no bo my jako radni nie wszystko widzimy z pozycji tutaj dzielnicy. My o wszystkich problemach wiemy, natomiast ci mieszkańcy, którzy do nas przychodzą, którzy są aktywni, zgłaszają te problemy, są na wagę złota, nie mówiąc o tych, którzy chcą sami brać sprawy w swoje ręce i realizować różnego rodzaju projekty. Stąd też jako zarząd przygotowaliśmy projekt uchwały. Oczywiście to jest projekt, w którym deklarujemy kwotę 20 tysięcy, natomiast decyzję o tym ostateczną, czy te środki zapiszemy w budżecie, ona zapadnie, kiedy będziemy rozdysponowali środki finansowe na 2014 rok. No niemniej jest to już jakieś z naszej strony zobowiązanie. A tylko powiem, że my wcześniej zgłosiliśmy wniosek jako zarząd do tego projektu, wypełniliśmy odpowiedni formularz, natomiast podaliśmy właśnie informację, że zarząd przyjął projekt uchwały Rady Dzielnicy, natomiast projekt uchwały będzie podejmowany dopiero na dzisiejszej sesji, także zgłosiliśmy się, natomiast fundacja wie, że no na chwilę tylko decyzja Rady może ostatecznie
dać gwarancję, że te środki pójdą, zostaną przeznaczone na ten projekt. Czyli, drodzy Państwo, z mojej strony chciałem zapytać, czy komisja opiniowała Komisję do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, czy była opinia pan Wiktor Wyszyński, proszę bardzo. Tak, komisja opiniowała ten projekt pozytywnie. Ja chciałem tylko dodać, że to jest taki projekt, w którym mamy szansę przekazać pieniądze i możliwość uczynić ludzi, mieszkańców zdolnymi do tego, aby to oni mogli sami zdecydować i zrobić to, co na przykład im przeszkadza, co chcieliby zrobić, co uważają oni za ważne. My jak dotąd tutaj podejmujemy decyzję, sądząc, że to, co jest dobre, to my wybieramy. Natomiast to jest szansa na to, żeby to nasi mieszkańcy wybrali i byśmy to im oddali możliwość podjęcia decyzji i przeznaczenia tych pieniędzy. Proszę o przyjęcie tego jak najbardziej. Dziękuję panie przewodniczący. Czy ktoś jeszcze otwieram dyskusję? Pan Jerzy Woźniakiewicz, proszę. Dziękuję bardzo. Zaproszono mnie do czegoś w rodzaju rady programowej czy patronackiej, całego do tego projektu w wymiarze ogólnokrakowskim. Dlatego też no, niezmiernie jest mi miło, że także nasza dzielnica wyraziła ten akces, bo uważam, że jest to projekt bardzo dobrze przygotowany, w który angażują się osoby, które zapewniają jego sukces i biorąc udział we wcześniejszych spotkaniach z przedstawicielami dzielnic, ukrywam, że z pewnym zażenowaniem obserwowałem, że nie wszyscy rozumieją, jakie idee przyświecają budżetowi partycypacyjnemu. U nas jest to oczywiste, bo tak jak przewodniczący już wspomniał, w nieco innej formie trenowaliśmy to w ubiegłym roku. Myślę, że mamy spore szanse chyba z naszym doświadczeniem i pomysłami, aby znaleźć się wśród tych trzech dzielnic. A uzupełniając też wypowiedź przewodniczącego, rzeczywiście razem z przewodniczącym Kośmiterem, który też jest w tym zespole współpracującym z realizatorami projektu, będziemy starali się tak pokierować jego realizacją, żeby dzielnice uczestniczące uzyskały dofinansowanie. Tylko drodzy Państwo, trzy dzielnice będą mogły uczestniczyć. Drodzy Państwo, czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, w związku z czym zamkam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo.